Przez kilka godzin w Bolesławcu na sali drugiego gimnazjum samorządowego kadetki i kadeci z dolnośląskich klubów tenisowych walczyli o kolejność wśród najlepszych zawodników. Do rywalizacji stanęło 85 zawodniczek i zawodników z 20 klubów z całego regionu. Jest to część systemu rozgrywek w tenisie stołowym. Turnieje kwalifikacyjne rozgrywane są w czterech kategoriach: junior, kadet, młodzik i żak. I z każdego takiego turnieju kwalifikacyjnego, to jest różnie, czy to jest pierwszy, drugi, czy trzeci, kwalifikuje się zwycięzca bądź dwie osoby na turniej ogólnopolski, a pozostałych tam czterech zawodników, czy większa ilość, ma szansę grać jeszcze w tak zwanych półfinałach. Do rywalizacji stanęła też grupa młodych bolesławian, których trenuje obecnie Adrian Bednarz. Jednak poza Janem Goleńskim, który ma już za sobą doświadczenie turniejowe, pozostali byli debiutantami na zawodach tej rangi. Dzisiaj nasz klub reprezentuje 5 osób, 4 żaków, 1 kadet. Janek Goleński, to jest oczywiście rocznikowo kadetem, a także 4 młodych adeptów tenisa stołowego, którzy zaczynają swoją przygodę. Jest to Joel Szelongowski, Mikołaj Cieśla, Jakub Jarosławski i Dawid Pronkiewicz. Jak spisują się zawodnicy, bo to jest praktycznie początek tego turnieju, jak już były już jakieś gry, jak pan ocenia to wszystko? Tak, początek gier już za nami. Jeśli chodzi o Janka Goleńskiego, wygrał pierwszą grę. I na tym zakończyły się zwycięstwa Janka. Przegrał w drugiej rundzie rozgrywek i ostatecznie zajął miejsce w grupie od 17 do 20. Pozostali bolesławianie z klubu TOP przegrali już w pierwszej rundzie i zostali sklasyfikowani na dalszych miejscach. Ale był też jeden bolesławianin, który ostatecznie zajął 5. miejsce w całym turnieju. To Adam Goleński, niegdyś zawodnik TOP-u, ale obecnie grający już w innym klubie. Jestem LKS Odra Głoska, to jest koło Wrocławia. Bardzo dobry klub, 6-krotny mistrz Polski. I powiedz, jak wygląda właśnie teraz twoje życie, bo ono się zmieniło. Oj, to bardzo się zmieniło. Jak tam na początku przyjechałem, to było w kwietniu ubiegłego roku, to zaczynałem jednym treningiem. Teraz mam już 2 treningi dziennie i to poprawiło moją grę. Adam uczęszcza tam do gimnazjum i prowadzi intensywne treningi. Jego kolegami w klubie są zwycięzcy bolesławieckiego turnieju Norbert Wojtyła i Jakub Matkowski. Trzeci w Bolesławcu był Oskar Jadach z Raszówki. Wśród dziewcząt najlepsza była Julia Girulska z AZS Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia. Druga była Milena Hrabąszcz z Rokity Brzeg Dolny, a trzecia Marcelina Jarecka z Wiktorii Jelcze-Laskowice.